W rozważanym dzisiaj opisie męki pańskiej chciałem zwrócić uwagę na dwie postawy. Pierwszą jest postawa Judasza, natomiast drugą jest osoba świętego Piotra apostoła. Obie te postacie w czasie męki naszego Pana w pewien sposób bardzo go zawiodły. Właśnie wtedy, kiedy on najbardziej potrzebował zwykłego ludzkiego wsparcia, one uciekły, one nie stanęły na wysokości zadania. Judasz sprzedał Jezusa za 30 srebrników arcykapłanom. Po pewnym czasie zrozumiał swój błąd i przyszedł do nich z pieniędzmi, które uzyskał za niego i chciał wytłumaczyć, że sprzedał niewinnego człowieka. Ci natomiast odpowiedzieli, że to jest jego sprawa, że ich to nie obchodzi tak naprawdę. Jak skończył Judasz, wszyscy wiemy, poszedł i powiesił się. Natomiast Piotr 3 razy wyparł się swojego mistrza. Ten, który miał być opoką, miał być pierwszym wśród apostołów, w najważniejszym momencie zawiódł. Ale zobaczmy, gdzie Piotr szukał przebaczenia, gdzie Piotr chciał oczyścić swoje sumienie. Piotr nie oddalił się od Jezusa. Po zmartwychwstaniu był cały czas z uczniami, to on jako pierwszy przybiegł do grobu. Piotr cały czas wierzył w Boże miłosierdzie, wierzył, że nie ma grzechu, którego Jezus nie może mu odpuścić. I myślę, że właśnie powinniśmy brać przykład świętego Piotra. Powinniśmy zawsze szukać przebaczenia u Jezusa, wierząc w Jego wielkie miłosierdzie, wierząc w to, że tak naprawdę nie ma grzechu, którego On nie może nam odpuścić. I zwłaszcza teraz, w czasie Wielkiego Postu, jest doskonała okazja do tego, aby pojednać się z Bogiem. Tym miejscem, gdzie to miłosierdzie Boże wylewa się najbardziej, jest konfesjonał. Dlatego myślę, że ta Ewangelia też jest w pewnym sensie takim wskazówką dla każdego z nas, że to właśnie u Boga musimy szukać przebaczenia, że mimo to, iż upadamy, iż nieraz oddalamy się od Niego, to u Niego jest miłosierdzie, jest odpuszczenie wszystkich grzechów, nie u ludzi. U ludzi tego miłosierdzia próbował szukać Judasz i skończył tak, jak skończył. No. Święty Piotr cały czas wierzył w Boże miłosierdzie, tam szukał przebaczenia i właśnie dzięki śmierci Jezusa na krzyżu to miłosierdzie otrzymał. Jego grzechy zostały mu odpuszczone i został głową Kościoła.